Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Ready Study. Z tej strony Adam Mirek, a dziś przy drugim mikrofonie zasiądzie kolejny gość, który odpowie na Wasze palące pytania odnośnie studiów. Nim to jednak nastąpi, trzeba jeszcze podkreślić, że partnerem tego podcastu jest program stypendialny Adamet Smartup, do którego możecie się zgłosić jako uczniowie szkół ponadpodstawowych. To teraz zwróćmy się już do Oli z pytaniem, jakie wątpliwości licealistów dzisiaj rozwiewamy. Cześć Olu! Cześć Adam! Ja, jak wiadomo, jestem w trzeciej klasie czteroletniego liceum i właśnie zastanawiam się, co zrobić w momencie, kiedy już jestem na tych studiach. Ale co konkretnie ciebie interesuje? No, od znajomych studentów często słyszy się takie nazwy jak ogony, fakultety, lektoraty, seminaria. No i że trzeba się w wyścigach rejestrować w USOSie, który dla mnie jest kompletną zagadką. Pogubiłam się chyba w tym wszystkim i brzmi to trochę przerażająco, a jest się faktycznie czego bać? No i jak wyglądają wszystkie te zajęcia? Rzeczywiście przejście z liceum do studiów jest jak przejście do zupełnie nowego świata, ponieważ mamy bardzo dużo nowych nazw, nowych terminów itd., Postaram się je dzisiaj Wam wszystkie wyjaśnić, a pomoże mi w tym mój gość Jaromir Hunia, który te kwestie ma już w małym paluszku, ponieważ jest studentem i podzieli się z Wami swoim doświadczeniem. Cześć Jaromir. Cześć, witam. Zanim zaczniemy jednak rozmawiać o tych wszystkich zajęciach, jakie pojawiają się na studiach, chciałbym Cię zapytać o program Adamet Smartup, ponieważ gdyby nie Twój udział w tym programie, no nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj. Powiedz mi, jak wspominasz swój udział? A to już w zasadzie było wieki temu, bo ja tutaj uczestniczyłem w drugiej edycji tego programu. A teraz, A teraz jest edycja ósma albo dziewiąta chyba. No, coś w tym stylu, więc Czyli to już... Pa, ładnych parę lat temu. Parę, tak, parę lat temu. I tutaj, no, podejrzewam, że ten program też się mógł sporo zmienić do tego czasu. No, ale ja pamiętam, że to było takie, no, w zasadzie pierwsze naukowe przeżycie tak, mhm. takie w formie obozu naukowego zwłaszcza, to było mhm. bardzo no, pamiętne, można tak powiedzieć. I w ciągu dwóch tygodni bodajże mieliśmy taki program skondensujący różne zajęcia i to w instytutach badawczych, i w formie wykładów i zajęć takich w małych grupach, w laboratoriach, uczyliśmy się takich podstawowych rzeczy, bo ja uczestniczyłem tutaj w takiej podgrupie jednej z kilku, która zajmowała się biochemią, bo były też grupy, które bardziej uczestniczyły w fizycznych, inżynieryjnych projektach czy medycznych. No i oprócz tego też ciekawe wycieczki do różnych instytutów, na przykład do Instytutu Nęckiego czy Międzynarodowego Instytutu Bi Biologii Molekularnej i Komórkowej. Kojarzę te miejsca. <laughs> tak, no. czyli, czyli można powiedzieć, że w trakcie tego udziału w programie Adamet Smartup spotykałeś się ze studentami i miałeś okazję rozmawiać ze studentami, czyli będąc w liceum jeszcze miałeś okazję poznać mniej więcej, jak zorganizowana jest nauka na studiach. Tak, no właśnie można tak powiedzieć, że, tak, że nauka na studiach w dużej mierze przypomina to, co mogliśmy doświadczyć podczas tego obozu letniego, bo i różne formy jakichś zajęć, które były dla nas tam przygotowywane, i też praca taka praktyczna, której nowicę raczej rzadko się to spotyka. No i też jakby forma tych wykładów, czy przedstawienia danych tematów była bardzo podobna do tego, co spotyka się na studiach, bo to nie było po prostu przedstawianie tego w formie lekcja, temat itd. i tak dalej i jedziemy z podstawą, tylko bardziej taka dyskusja. No właśnie, no bo, no bo zajęcia na studiach przyjmują bardzo, bardzo różne formy. To nie jest tak prosto jak w liceum. I powiem ci szczerze, że jak ja byłem w liceum, to nie wiedziałem nic o tym, co mnie czeka na studiach. Ty już byłeś w trochę lepszej sytuacji dzięki Programowi Adamet Smartup. A właśnie dlatego chciałbym z Tobą porozmawiać o tych wszystkich rodzajach zajęć. Przygotowałem sobie tutaj listę tych rodzajów zajęć i mam nadzieję, że jakoś razem będziemy mogli rozszyfrować te pojęcia. Więc zacznijmy może od jakby podstawy studiowania, czyli od wykładów. Powiedz mi, jak wyglądają wykłady, na przykład na wum i jaki jest Twój stosunek do wykładów. <grym> Znaczy tak, no wykłady to są zajęcia dla całego roku jednocześnie, czyli wykład, powiedzmy, z danego przedmiotu, na przykład z anatomii, odbywać się będzie, powiedzmy, w piątek wieczorem i mhm. w piątek wieczorem cały rok musi, czy powinien stawić się na dużej auli, w której prowadzący będzie opowiadał na dany temat różne zagadnienia, przedstawiał to. Tak, tak, bo, bo trzeba właśnie powiedzieć, że wykłady to są zajęcia teoretyczne, i tam studenci są raczej biernymi słuchaczami. Może się zdarzyć, że ktoś będzie musiał zabrać głos, ale to raczej, jeżeli się zgłosi, nie jest do tego zmuszany. Raczej słuchamy, robimy notatki i uczymy się. Tak, tak. Jakiegoś odpytywania czy jakiejś weryfikacji wiedzy, Słuchaczy nie ma na wykładzie, czy też no, nie, nie trzeba, o można powiedzieć tak, że na wykład nie trzeba przychodzić przygotowanym, ale przychodzi się po prostu z otwartą głową, żeby słuchać i mieć jakąś inspirację z danego tematu, bo też wykład nie jest taką bardzo skondensowaną wiedzą, nie ma tam bardzo wielu inf informacji, ale raczej takie rzeczy jak kontekst historyczny, jakieś mhm. opowieści, anegdoty, żeby zainteresować tematem. Zależy też, też od przedmiotu, bo jak ja sobie przypomnę, jak niektóre wykłady moje wyglądały na Politechnice Warszawskiej, to, to nie powiedziałbym, że nie były skondensowane skondensowane, na przykład wykład z matematyki, który trwał trzy godziny i trzy godziny trzeba było non-stop robić notatki. Na początku też studiów na Politechnice Warszawskiej wykłady moje były takie, że były łączone różne wydziały. To znaczy wykład rzeczywiście był prowadzony dla kilkuset osób i to niekoniecznie były osoby właśnie z jednego wydziału, tylko na przykład był połączony wydział mój, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, z Wydziałem Chemicznym i na przykład Wydziałem Fizyki. I, I mieliśmy jeden wspólny, duży wykład z fizyki. Więc to jest tak, że, że, że wykłady to są takie zajęcia, gdzie jest bardzo dużo osób i są to zajęcia teoretyczne. Tak, tak. To też zależy w sumie, no, mogę podać też przykład z mojej uczelni, że taki wykład teoretyczny to na przykład można spotkać na wum na farmakologii. To tam wykłady są, bo, można powiedzieć, równoważne, e, objętościowo z seminariami, no mhm. tylko później też na weryfikacji tej wiedzy, czyli na jakichś kolokwiach, czy egzaminach, no mhm. jednak pytań z wykładów jest mniej niż z seminariów. No właśnie, i tak. Wykłady to są zajęcia teoretyczne i powinno być też miejsce na jakąś praktykę na studiach? Ćwiczenia? Czy na, w umie są ćwiczenia? No są, może one wyglądają trochę inaczej niż e, takie ćwiczenia na uniwersytetach typu Politechnika, czy, czy jakieś kierunki takie bardziej laboratoryjne, chociaż laboratoria też się zdarzają, tak, na formie ćwiczeń, czyli zajęcia praktyczne w laboratorium, powiedzmy na, na przedmiotach takich jak biochemia. Mhm. No to wówczas łatwo sobie wyobrazić, co można mhm. robić na takich e, ćwiczeniach laboratoryjnych. A poza tym w większości na przedmiotach ćwiczenia wyglądają w ten sposób, że są to zajęcia kliniczne, czyli idziemy na oddział, przeprowadzamy jakieś wywiady czy bata, proste badania pacjentów w ten sposób. A widzisz, czyli ja, ja mam zupełnie inne doświadczenie, jeżeli chodzi o ćwiczenia, bo tak jak wspomniałem już o wykładzie z matematyki czy z fizyki, to taki wykład zawsze był powiązany z ćwiczeniami, i na tych ćwiczeniach. Byliśmy podzieleni na grupy, które były mniejsze, już 20-30 osobowe i tam te ćwiczenia wyglądały tak jak lekcja w szkole tak naprawdę. Siedzieliśmy w ławkach i rozwiązywaliśmy zadania na przykład na tablicy albo zadania były wyświetlane na, na jakiejś prezentacji i trzeba było je rozwiązywać w zeszycie. Bo były też ćwiczenia takie, gdzie pracowaliśmy na przykład na komputerach, ucząc się jakiegoś programu i, 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 i śledząc to, co, na, co nauczyciel chciałem powiedzieć na, na studiach, nie używamy słowa nauczyciel, tylko wykładowca, który pokazuje to, który pokazywał to, jak, jakie kroki w danym programie wykonywać na bieżąco. Nie? Wspomniałeś o ćwiczeniach laboratoryjnych. Czy ty miałeś laboratoria? Tak, na biochemii. To jest na drugim roku lekarskiego. Jest przedmiot biochemia, taki, który trwa cały rok i tam też część zajęć stanowią, oprócz wykładów, seminariów, no to również są ćwiczenia laboratoryjne. Tam się pracuje w mniejszych grupach niż grupy dziekańskie. To pracujemy po kilka osób, nie po 20, tylko tam powiedzmy mhm. po cztery, tak żeby każdy miał okazję coś zrobić przy... Przybęczu coś tam popipetować sobie. Rozumiem. I powiem Ci, że laboratoria na, na moich studiach to były chyba moje ulubione zajęcia, bo rzeczywiście y, tam była wiedza wykorzystywana czysto w praktyce. To znaczy, byliśmy podzieleni na grupy, i były to grupy takie jak te na ćwiczeniach, czyli 20-30 osobowe. Ale w ramach tych grup byliśmy podzieleni na zespoły dwu-, trzyosobowe, i, i wykonywaliśmy, wykonywaliśmy ćwiczenia laboratoryjne z różnych przedmiotów. I, i rzeczywiście, mówiąc z różnych przedmiotów, mam na, mam na myśli bardzo, bardzo, bardzo dużo przedmiotów, czyli tak jak już wspomniałem o tej fizyce, ale na przykład chemia, którą miałem, była podzielona na cztery rodzaje chemii. Nieorganiczną, organiczną, y, analityczną i fizyczną, i z każdej z tych chemii miałem ćwiczenia. Miałem ćwiczenia laboratoryjne i ćwiczenia takie y, obliczeniowe, o których rozmawialiśmy wcześniej. Więc y, na tych ćwiczeniach laboratoryjnych, w tych grupach trzeba na przykład przygotowywać protokół z. No, no to Ty mówisz że o takim kierunku bardziej ścisłym, w którym no, na pewno mieliście na wyższym poziomie te zajęcia praktyczne w formie laboratoriów niż my. No, my dostawaliśmy już jakby gotowe. Skrypty, które, okay. któ według których należy podążać, po prostu wy wypełnić określone podpunkty, wykonać określone doświadczenia, żeby, żeby zobaczyć, jak to po prostu wygląda, jak się w ten sposób pracuje. Okej, okay, ale to też jest tak, że, że jak jesteś na ćwiczeniach laboratoryjnych, to, to, to ty wykonujesz to ćwiczenie, które masz, te zadania laboratoryjne. To nie jest tak, że to jest pokaz. Laboratoryjny, tak, tak, tak. Tylko rzeczywiście jesteś, jesteś w stanie wziąć tę zlewkę, przelać coś tam zrobić roztwór, użyć pH-metru i, i wagi i tak dalej i tak dalej, żeby się nauczyć w praktyce jak to wszystko robić. No tak, 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 tak. No tylko no, też nie są to takie jakby bardzo skomplikowane doświadczenia, w których byłoby kilka etapów, które należy samemu zaplanować, samemu ułożyć, zoptymalizować i tak dalej. No to jest jakby Przynajmniej na moim kierunku, już poza, poza programem. To jest zbyt zaawansowane dla studentów. Okej. Okay. Wspomniałeś o seminariach. Co rozumiesz przez słowo seminarium? No, tak jakby podążać za taką słownikową definicją, seminarium to rozmowa. Oczywiście. <laughs> No natomiast tak w rzeczywistości to jest po prostu no można to chyba porównać do takiej szkolnej lekcji, tylko trochę bardziej skondensowanej być może, bo prowadzący opowiada, przedstawia dane zagadnienie. Z tym, że no, w formie seminariów zwykle prze, przekazywane jest tak, powiedzmy, 90% informacji, które będzie później wymagane na jakichś egzaminach dla nas. No to są to, to takie mini wykłady dla grup ciekańskich. Okej, okay, czyli to jest w Twoim przypadku, jest to taki mini wykład po prostu dla mniejszej liczby osób? Tak. Okej, okay, bo, bo to, co ja rozumiem przez seminarium, i to, co pojawiło się na moich studiach dopiero pod koniec, to jest seminarium albo inżynierskie, albo magisterskie, gdzie dzielimy się z pewną grupą osób i pracowników wydziału swoimi postępami w pracy dyplomowej, bo na koniec studiów inżynierskich czy magisterskich trzeba napisać pracę dyplomową, inżynierską, magisterską czy licencjacką na studiach nie na Politechnice. I właśnie seminarium służy do tego, żeby podzielić się z tym, jakie są postępy w pisaniu pracy. I to jest jedna rzecz, której uczą seminaria, a druga jest rzecz taka, że na seminariach trzeba jednak umieć się zaprezentować i ćwiczysz prezentowanie swoich wyników badań na seminariach przed grupą osób. To czegoś takiego tutaj nie ma, bo też nie ma czegoś takiego jak praca magisterska czy licencjacka na studiach medycznych, więc no nie ma potrzeby w ten sposób organizować seminariów. No, ale nie znaczy to, że w ogóle nie ma się szansy napisać jakiejś pracy, powiedzmy, prostej, prostych badań czy przeglądowej, czy jakiejś pracy klinicznej. Mhm. No, tylko to już bardziej działa w ramach kół naukowych, i tam też można albo ćwiczyć pisanie prac, albo też przedstawiać swoje wyniki. Tylko to już jest dla grupy osób zainteresowanych, powiedzmy, na jakimś szkole. Z kardiologii możemy przedstawić pracę, którą wykonaliśmy dla grupy osób, które są akurat tym tematem zainteresowane. Uh -huh, uh -huh. Koła naukowe. Koła naukowe służą do rozwijania się poza programem studiów. No tak, tak. To, to, no, no, to, to, to jest powszechne, jakby w e, między, rozszerzanie, między rozszerzanie swojej wiedzy. E, tak, tak, tak. Bo no, znaczy na WUMIE przynajmniej no to w różnych szpitalach, na różnych oddziałach, tak, w większości tych, które zajmują się też uczeniem studentów, czy są powiązane z uczelnią. To działają jakieś koła naukowe, które mają tam swojego opiekuna, który jest jakimś, powiedzmy, lekarzem, który jest też zaangażowany w naukę i w dydaktykę. I oprócz tego, grono studentów, którzy się tym kołem zajmują. I koło może się na wumie zajmować albo pracą bardziej naukową, czyli prowadzenie jakichś badań, czy pisanie jakichś prac przeglądowych, jakieś nauki podstawowe czy kliniczne, albo pracą bardziej taką praktyczną. I wówczas ci, którzy chodzą na takie koło, chodzą tam w celu ćwiczenia umiejętności takich bardziej już czysto praktycznych w pracy lekarskiej, czyli jakieś badanie pacjentów, ćwiczenie diagnostyki, czy ćwiczenie prowadzenia USG czy interpretacji EKG, prostych badań. No to takie koła też są i one w ogóle mogą nie być nastawione na pracę naukową, ale na pracę po prostu naukę badania pacjenta, naukę uh -huh. pracy takiej uh -huh. lekarza, a są też takie koła, które łączą te dwie rzeczy, uh -huh. i wówczas uh -huh. są prowadzenie badań połączone z badaniem pacjentów. Uh -huh. Koła naukowe i inne sposoby zdobywania wiedzy i rozwijania się poza głównym programem studiów będą tematem jednego z kolejnych podcastów. Natomiast teraz chciałbym cię zapytać, czy wiesz, czym jest ogól? <noise> znaczy, ogóln z własnego doświadczenia, to muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z ogunami. Tak, bo, bo trzeba powiedzieć, że ogun jest to przedmiot ogólnouniwersytecki, który na przykład na uniwersytecie warszawskim jest to, jest to przedmiot, który nie jest związany bezpośrednio z programem studiów. Jest to coś o zupełnie innej tematyce. Na przykład, kiedy studiujemy, nie wiem, chemię, to możemy iść na zajęcia z. Prawa własności intelektualnej możemy i właściwie musimy, ponieważ jest pewna pula punktów, które musimy wykorzystać na to, żeby skorzystać z oferty właśnie ogunów i zrealizować jakieś przedmioty w ramach tych, w ramach tych ogunów. Czyli no, mógłbym to porównać do, na mojej oczelni do czegoś takiego jak fakultet, no z tym, że fakultety mają już, są już bardziej powiązane z dziedziną czy z kierunkiem, który uh -huh. się studiuje, czyli w takim przypadku byłoby to, e, no powiedzmy, jakieś, czy, czy można wybrać sobie architekturę, czy archeologię na danym kierunku na innym na innym kierunku na innej uczelni, no to na wumie byłoby to architektura czy archeologia w medycynie. Wówczas byłoby to fakultetem. Architektura w medycynie, ciekawe. Wspomniałeś o zajęciach fakultatywnych, o fakultetach, to ja powiem ci ze swojego doświadczenia z Politechniki Warszawskiej, że miałem u siebie odpowiednik ogunów, to się nazywało przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczny, i musiałem wybrać sobie taki yy, chyba Trzy takie przedmioty w ciągu całych, całych swoich studiów, i to było właśnie prawo własności intelektualnej. I miałem też jakieś zajęcia z filozofii, i miałem też jakieś zajęcia z podstaw ekonomii. I to w ogóle nie było w żaden sposób związane z moimi studiami, ale jednak musiałem na to iść, bo, bo było to w programie. A jeśli chodzi o zajęcia fakultatywne, to też miałem takie coś, to znaczy miałem zajęcia podstawowe, na które iść trzeba było, ale też miałem oferty zajęć, które rozszerzały niektóre z tych, z tych tematów, które są na zajęciach podstawowych. I też musiałem sobie wybrać kilka z tych zajęć fakultatywnych i na nie pójść. Lektoraty. To rozumiem, że to są zajęcia do nauki języków obcych, tak na Uniwersytecie. No no tak, to no jest tak definiowane chyba. E, no, jeśli o to chodzi, to zajęcia z języków obcych są dostępne na WUM-ie, natomiast one nie są nazywane lektoratami tak Okej. Okay. To są po prostu zajęcia z języka obcego. Angielski. U, tak, na przykład angielski. No z tym, że to jest angielski taki, może żeby nie powiedzieć na jakimś poziomie konkretnym, czy na B2, czy na A2, mhm. czy na C1. Tylko jest to też angielski nastawiony na naukę słownictwa i zwrotów w medycynie. Okej, okay, okej, okay, czyli już takie ukierunkowane na medycynę. Tak, czyli no, no nie uczymy się tam na przykład jakichś zwrotów czasów. gramatycznych, czasów, nie, bo to zakłada się, że jakby na podstawowym poziomie już to znamy, tylko są to jakieś y, takie słówka po prostu do nauki, takie związane z, już z zawodem. Plus, no, na przykład nauka przeprowadzania wywiadu z pacjentem po angielsku. Powiem ci, że na Politechnice funkcjonuje coś takiego jak studium języków obcych które ma bardzo, bardzo bogatą ofertę języków i słowo lektorat funkcjonuje na Politechnice Warszawskiej i tam y, trzeba zrealizować pewną określoną liczbę godzin y, nauki języka. Takie podstawowe założenie jest takie, że musisz na koniec swoich studiów osiągnąć poziom B2 z języka angielskiego. Z jakiegoś języka obcego, nie musi być to angielski. Ale jeżeli masz ten poziom wcześniej, to możesz y, rozwijać się w kierunku innych języków, lub właśnie pójść na lektora z języka angielskiego technicznego. Na przykład, ja kiedy zacząłem swoje studia, to już miałem ten poziom B2, więc już na angielski nie poszedłem, tylko poszedłem na angielski techniczny, a oprócz tego postanowiłem pójść na język niemiecki, na którym wytrzymałem dokładnie 45 minut, bo poszedłem na, na poszedłem, tak, poszedłem na pierwsze zajęcia i yy, pani lektorka założyła, że mimo, że jest to poziom 0, to Wszyscy, którzy tam są, mają już jakąś podstawową wiedzę z tego języka, przynajmniej potrafią czytać, przedstawić się, odmienić czasownik być, a ja wiedziałem zupełnie nic i w tym momencie się zraziłem już kompletnie do tego języka i wróciłem do, do, do rosyjskiego, którego uczyłem się w gimnazjum i w liceum. Chodziłem też, chodziłem też na francuski w trakcie studiów na Politechnice, więc yy, szczerze mówiąc, oferta językowa na Politechnice jest dosyć bogata. I to są właśnie te lektoraty. Rozumiem, że na wumie czegoś takiego jak konwersatorium nie ma. Pierwszy raz słyszę to. <grym> Naprawdę? Nie tak. słyszałeś nigdy o nie, konwersatorium? Nie, nie słyszałem. To są takie zajęcia. Ja bym to porównał do laboratoriów, tylko takich, w których nie jesteśmy w laboratorium, tylko jesteśmy w sali i rozmawiamy, tak konwersatorium. To są zajęcia, które są na jakichś kierunkach humanistycznych i, i to jest taka kontrolowana przez prowadzącego dyskusja na dany temat. Czyli uczymy się nie wiem, rozmawiać, dyskutować i wyrażać swoje zdanie. Znaczy, skoro to jest nauka rozmowy, no to teoretycznie mogliśmy mieć coś takiego na przestrzeni studiów, jak z, na przedmiotach takich jak, jak psychologia czy komunikacja, mhm. tak, no, tylko nie było to po prostu nazwane konserwatorium, tylko też podłożone pod seminaria czy mhm. pod mhm. ćwiczenia. No tak, czy, czy na Twoich studiach jest wychowanie fizyczne? Jest go zaskakująco mało, bo w moim przypadku. Bo ja jeszcze byłem, no, czy, nie wiem, czy tą historię przedstawiać, bo jest ona dosyć skomplikowana, nie, nie, nie niezbyt dużo rozjaśni. No w każdym razie na WUM-ie kiedyś były dwa wydziały lekarskie, pierwszy i drugi. Pierwszy miał w wf dwa semestry, a drugi miał tylko jeden. Później te wydziały zostały połączone, ja nie wiem, jak jest obecnie. Ja w każdym razie byłem na drugim wydziale, więc miałem tylko jeden semestr w WF-u na okay. pierwszym roku. Więc okay. Jest to bardzo mało. I... To niedużo. I co robiłeś na tym WF-ie? Ja się akurat zapisałem na siłownię i tam naprawdę no, dawali nam wycisk, można tak powiedzieć, ale jest bardzo duża oferta do wyboru no, od Nordic Walking do jakichś basenów. No właśnie, bo, bo też, też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, jak WF w szkole, w liceum na przykład, że, że idziesz. I ćwiczysz jakieś jakby, no, różne rzeczy w zależności od tego, jaki jest dzień, jaki jest humor nauczyciela i tak dalej, tylko zapisujesz się na konkretne sporty. Tak, tak, tak. tak. Wręcz nie pamiętam, czy było w ogóle piłka nożna, coś takiego, jak na, na WF-ie się przecież cały mhm. czas grało. No, tylko było to. Coś nie takiego. pamiętam, czy na, na pewno nie dominowała ona w sportach takich dostępnych na WF na WUMie. No dużo jakichś sportów walki, jakiś kabudo, mm -hmm, nie wiem, mm -hmm. czy dobrze to mówię w tym momencie, ale to naprawdę bardzo egzotyczne sporty do wyboru. E, wspinaczka, samo, tak. Można to tak... samo na politechnice, tylko, że też, no, no WF na studiach jest obowiązkowy. To nie jest tak, tak że, tak. Trzeba, to też że będzie punkty, można go uniknąć. Też są punkty za WF i trzeba je wyrobić. Ja miałem cztery semestry chyba. Cztery semestry WF-u i chodziłem, y chodziłem na tenisa, na którego za który musiałem płacić. Moż było, jest taka opcja na Politechnice, że chodzi się na zajęcia, które są płatne w ramach WFU. Chodziłem trochę na taniec, chodziłem na siłownię. I, ale rzeczywiście oferta jest bardzo bogata i, i, i są też sporty zespołowe i, i, i tak dalej, więc to każdy, każdy, jeżeli chce, to znajdzie coś dla siebie. No, tak, to było no. tak przyjemnym zaskoczeniem przy pójście na studia, że właśnie taka duża oferta była do wyboru z no, tak. wychowania fizycznego. Tak, Czy na WUM-ie istnieje coś takiego jak konsultacje? Prawdopodobnie tak, natomiast no, z mojego środowiska to raczej nie znam nikogo, kto by kiedykolwiek z nich korzystał. A czym są takie konsultacje? Profesor czy prowadzący oferuje swoją dostępność w określonym czasie i można wówczas z nim przedyskutować pewne rzeczy no, dotyczące zajęć czy prowadzenia jakichś projektów. Tak, tak. To, to, to się zgadza. Dwie, trzy godziny w ciągu tygodnia jest dostępne tylko dla studentów i wtedy można pójść i zapytać, o, dopytać o coś, co było na wykładzie, na ćwiczeniach. Czy, czy jeżeli masz jakiś problem z projektem? A propos projektów, czy na WUMie są jakieś zajęcia projektowe? Zajęcia projektowe raczej nie. Znaczy to chyba rozumiesz przez to, że robi się jakiś projekt taki większy, tak nie jakąś tak, prezentację, tylko... Tak, tak, tylko... tak. ze własnego doświadczenia powiem ci, że na Politechnice miałem mnóstwo projektów, czyli na przykład, nie wiem, miałem przedmiot kinetyka procesowa i miałem jakiś projekt z kinetyki procesowej, czyli takie bardzo duże zadanie, które trzeba było rozpisać na kilka stron i to zrobienie tego zajmowało cały semestr. Albo miałem taki Przedmiot jak wymiana ciepła, i trzeba było w ramach projektu z wymiany ciepła zaprojektować wymiennik ciepła, który pracowałby w określonych warunkach procesowych. I to też zajmowało cały, cały semestr. Takie projekty mogą być indywidualne. Mogą być grupowe. Miałem projekt z biotechnologii, gdzie musiałem zaprojektować jakiś bioreaktor do przekształcania serwatki w biomasę drożdży, i to robiłem w grupie czteroosobowej też przez cały semestr. I, I konsultacje właśnie między innymi były po to, żeby w przypadku robienia takiego projektu, w przypadku jakichś problemów, dopytać prowadzącego jak, jak ruszyć do przodu, nie? To takie coś też podejrzewam, że przejmują koła naukowe na Wumie, że też takie projekty okay. prowadzone są bardziej tam niż w, form niż w trakcie normalnego toku studiów. Okej. Okay. Został mi jeszcze jeden rodzaj zajęć, który kiedy poszedłem na Politechnikę zaskoczył mnie, ale zarazem mnie ucieszył, mianowicie zajęcia wyrównawcze. Czy miałeś coś takiego na, na WUMie? Nie przypominam sobie. Nie było czegoś takiego. Ja powiem ci, że to mnie ucieszyło, ponieważ kiedy poszedłem na pierwszy rok, to bardzo bałem się fizyki na studiach, ale okazało się, że istnieje coś takiego jak zajęcia wyrównawcze, nieobowiązkowe, można było na nie pójść, nie trzeba było. Ale one mnie uspokoiły, ponieważ na zajęciach wyrównawczych z fizyki był przerobiony cały materiał z liceum, jakby jeszcze raz, no, żeby wyrównać poziom wszystkich osób, które przyszły na studia. No to podejrzewam, żeby mi się coś takiego przydało <grym> na zajęciach z biofizyki <grym> na pierwszym roku również. No to, to, było, to było miłe zaskoczenie, kiedy poszedłem na studia. Okej, okay, mamy już omówione właściwie wszystkie typy zajęć, jakie mogą się pojawić, tak mi się wydaje. Na te zajęcia trzeba by się jakoś zapisać, bo to nie jest tak w większości przypadków, że zajęcia są już z góry przygotowany plan zajęć i idziesz tak jak w liceum, pierwszy dzień i już zaczynasz od razu lekcję. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? No tak, to przede wszystkim dla takiego ucznia, statystycznego ucznia, liceum, który przyjdzie na studia, to prawdopodobnie największym zaskoczeniem będzie to, że różne grupy dziekańskie mogą mieć w ogóle całkowicie różny plan zajęć. To nie jest tak jak w szkole, że wszyscy zaczynają o ósmej i kończą. O 14, 15 i wtedy się jakby wszyscy wychodzą ze szkoły. E, tylko może być tak, że jedna grupa na przykład zaczyna zajęcia o, o 8, kończy je o 11 czy o 12, a druga grupa w tym czasie przychodzi na zajęcia i ma uh -huh. tak de uh -huh. facto powiedzmy może się trafić tak, że ma plan zajęć trochę jakby wieczorowy, bo będzie mieć zajęcia głównie po południu, więc to jest taka no, główna różnica, która będzie też determinować to, że mm, trzeba się będzie trochę przestawić, na przykład jeśli do tej pory pracowało się bardziej efektywnie rano. No to jeśli trafi się na zajęcia, które odbywają się po południu, to trzeba będzie się jakoś do tego przystosować. No dobrze, ale czy do takiej grupy dziekańskiej trzeba się jakoś zapisać? E, na wumie to jest już z góry narzucone, znaczy można później jakoś kombinować, żeby się przepisać z jednej grupy do drugiej. Zazwyczaj wiąże się to z tym, że trzeba znaleźć chętnego na swoje miejsce, ale taki przydział jest już odgórnie narzucony. Więc no, najprostszym wyjściem jest po prostu przyjąć na klatę to taki plan zajęć, jaki się dostało. I też tak jak mówiłeś, że na poszczególne przedmioty też można się zapisywać tak, tak na studiach, no to na WUMIE, no, na szczęście czy na nieszczęście to już jest narzucone odgórnie przez uczelnię, jaki plan zajęć ma która grupa w większości przedmiotów. Natomiast wiem od kolegów z UW, że no nie wszędzie jest tak kolorowo, i no też zdarza się tak, że tutaj może każdy będzie musiał się zapisywać na dane zajęcia indywidualnie przez taki system internetowy, i to wiąże się no już z dosyć ciężką walką tak naprawdę o zajęcia. Słynny USOS, owiana grozą rejestracja na USOSie. Tak, tak, to się nazywa USOS. No, na wumie tego systemu informatycznego nie ma, jest trochę inny nazywany wirtualnym dziekanatem, co też brzmi złowrogo. E, aczkolwiek no, USOS jest trochę bardziej rozbudowany z tego, co słyszałem niż wirtualny dziekanat i no, też obejmuje y, zapisy na normalne przedmioty, nie tylko na fakultety, jak to jest na wirtualnym dziekanacie. Tak, na, na Politechnice Warszawskiej też u Sosa się nie używa do zapisywania się na zajęcia. Też istnieje coś takiego jak wirtualny dziekanat przynajmniej tak było na moim wydziale. Ale z tego, co się dowiedziałem, od i z tego, co wiem od moich znajomych, którzy studiują na przykład na UW i muszą korzystać z USOS-a, to rzeczywiście rejestracja na zajęcia może być kłopotliwa, ponieważ to jest tak, że do każdej grupy i na każdy wykład musisz się zapisać oddzielnie i sam sobie tworzysz plan zajęć. To znaczy, wymyślasz sobie kiedy i na jakie zajęcia chcesz iść. Masz jakąś pulę, którą musisz zrealizować, ale do grup zapisujesz się sam. Więc yy, z tego, co wiem, bardzo dużo tutaj jest yy, zależne od szczęścia, czy uda Ci się zapisać do grupy, którą chcesz, ale też od dobrego przygotowania. To znaczy, przed zapisem, przed używaniem systemu USOS, radzę się z nim zapoznać. Przed rejestracją, bo rejestracja rusza konkretnego dnia o konkretnej godzinie, więc warto sobie wejść wcześniej, zobaczyć, jak to wszystko w ogóle tam wygląda, jak to działa. A poza tym, kiedy już będziemy gotowi do tej rejestracji, przygotować sobie, wypisać sobie na kartce nawet, na jakie zajęcia, do jakiej grupy chcemy się zapisać, kiedy one są, ale też w przypadku porażki warto mieć plan awaryjny, czyli jakieś inne zajęcia albo inną grupę, na które w danym momencie moglibyśmy iść. Ale, jakby chciałbym tutaj trochę yy, Pocieszyć naszych słuchaczy, że jeżeli nie uda się zapisać na jakieś zajęcia, to z tego co wiem, istnieje taka możliwość, żeby odezwać się bezpośrednio do prowadzącego. I nawet jeżeli już na zajęciach miejsca nie ma w danej grupie, to tam jedną czy dwie osoby można zawsze jeszcze dopisać. Poza tym, jeżeli nie wiem, przegapimy tą rejestrację, zawsze możemy się jeszcze udać do dziekanatu i tam na ogół. Osoby są na tyle pomocne, że, że, że można to te rejestracje jakoś tam ten błąd, że się pominęło, można naprawić. No i przede wszystkim nie nastawiać się, że uda się zapisać na wszystko, na co się chce, bo to jest, z tego co wiem, bardzo mało osób jest takich, którym się udaje stworzyć sobie idealny plan zajęć. Ale a propos planu zajęć, jak długo trwają zajęcia? Ile trwają wykłady? Jak bardzo obłożone są dni w tygodniu zajęciami na uczelni? To już bardzo zależy to obłożenie głównie dni od roku, na którym się jest. Bo tak jak na przykład na pierwszym roku, to takim no, absolutnie dominującym przedmiotem była anatomia i ona jej poświęcano znakomitą większość, jeśli nie całość swojego wolnego czasu wówczas. Ale nie było z niej bardzo dużo zajęć. Te zajęcia były tylko dwa razy w tygodniu, plus jakieś wykłady. No i to było w zasadzie wszystko, oprócz tego jakieś jeszcze pomniejsze przedmioty, które również no, można było upakować no, w dwa dni w tygodniu powiedzmy i to też nie trwało one bardzo dużo, tylko powiedzmy dwie godziny, tak jak histologia czy, czy biofizyka wspomniana. Natomiast bardzo dużo czasu poświęcało przygotowanie się na te zajęcia, bo trzeba było już przychodzić z wiedzą z tych zajęć, które dopiero będą, to na, już trzeba było je umieć, tak jakby przyjść mhm. całkowicie przygotowanym, bo też ta wiedza była weryfikowana w formie wyjściówek na takich zajęciach, no i to zajmowało dużą ilość czasu. Czasu wolnego nie było dużo, ale też zajęć nie było dużo. Z kolei na drugim roku i na trzecim roku, no, zajęć już, jest już znacznie więcej i one zabierają dużo więcej czasu. O ile na drugim roku zajęcia nadal są w formie takich rozrzuconych na przestrzeni pór dnia bloków, czyli no mogą być zajęcia rano, mogą być zajęcia wieczorem, zależnie jakie trafi, zależnie do jakiej grupy. No to o tyle, jakby przygotowanie do nich zajmuje znacznie mniej czasu, bo też są one już dosyć prostsze niż anatomia. Od trzeciego końca trzeciego, w zasadzie od czwartego roku. Do szóstego, czyli do końca studiów e, lekarskich, e, mamy taką formę jak system bloków, e, i on polega na tym, że zajęcia są codziennie przez 5 dni w tygodniu, od 8 albo od 7.30, czy od 8.30, no w zasadzie od powiedzmy 8 do 12:13 codziennie, i potem po południu są już wolne, więc no, za cenę tego, że trzeba wcześniej rano wstawać, to ma się pewny plan zajęć i wolne. Wieczory. Ale między zajęciami normalnie są przerwy. Yy, tak, oczywiście, no. no, przerwy muszą być, bo też te zajęcia jakby składają się z takich, no, można powiedzieć, podjednostek typu 45 minut zajęć, tak jak w szkole, mm -hmm, albo mm -hmm. godzina, to zależnie od przedmiotu. Później zawsze jest przerwa, bo też prowadzący to też są ludzie i oni też potrzebują przerwy, nie Spedenci są w stanie... Również? Studenci nie są w stanie słuchać przez 3 godziny non-stop, a prowadzący też nie są w stanie wykładać przez tyle godzin mm -hmm. non-stop w większości. E, takie przerwy oczywiście są, no one trwają generalnie tak w założeniu 15 minut. Zdarza się, że i trochę dłużej to trwa. E, no jest czas na pewno, żeby sobie trochę odpocząć, e, rozprostować kości, czy coś zjeść albo napić mm -hmm. się kawy, to na, to na to zawsze jest czas. E, I też no, zdarza się, że zajęcia są w różnych miejscach, no, nie tylko. Bo powiedzmy przejście z klasy do klasy, tak jak w no szkole, właśnie Tylko czasem są to różne części miasta, i w czasie jednego dnia trzeba przejechać z jednego końca na drugi, no to zawsze plan zajęć to uwzględnia. To nie jest tak, że jest to plan niemożliwy do zrealizowania, i w 15 minut trzeba się znaleźć na targówku, tylko no ma się na pewno czas i duży zapas tego czasu jest jeszcze na dojazd. Tak, ja powiem ci, że u mnie zajęcia na politechnice wyglądały tak, że wykłady trwały półtorej godziny albo trzy godziny były w takich blokach półtora, półtora, godzin, półtora godzinnych. Ym, ćwiczenia to samo. Gorzej, gorzej, nie wiem, czy gorzej, może gorzej, było z laboratoriami, ponieważ one trwały już rzeczywiście dłużej, dużo dłużej. Mój, mój, moje najdłuższe laboratorium to było laboratorium z chemii organicznej, które trwało 10 godzin. Oh, I to były tak. zajęcia, które trwały rzeczywiście 10 godzin, bo trzeba było przeprowadzić jakieś reakcje, na przykład. Ale to nie jest tak, że, że nie można na przykład z tego laboratorium wtedy wyjść. Można wyjść na, na chwilę, zostawić kogoś z grupy laboratoryjnej, żeby pilnował twojej reakcji i w tym momencie możesz iść na przykład zjeść obiad. Bo, bo istnieją takie dłuższe przerwy też między zajęciami, kiedy można zjeść obiad. Są też czasami jakieś okienka, które trwają właśnie godzinę czy dwie, więc jeżeli chcesz się z kimś spotkać w trakcie zajęć, to też nie ma problemu z tym. I tak masz rację, zajęcia odbywają się w różnych miejscach. Szczególnie, szczególnie ja, ja to kojarzę z, ze swoich studiów, ponieważ laboratoria o których już wspomniałem no to one są na przykład laboratorium z fizyki znajduje się na wydziale fizyki laboratorium z chemii znajduje się na wydziale chemii i laboratorium z elektroniki i elektrotechniki znajduje się na wydziale elektroniki więc trzeba było rzeczywiście się przemieszczać pomiędzy różnymi wydziałami nie tylko pomiędzy różnymi wydziałami właśnie tak jak wspomniałeś ale również między różnymi Dzielnicami. Zazwyczaj jest to ujęte w planie, masz wtedy więcej czasu, żeby zmienić budynek. Jednak nie zawsze, czasem zdarzają się spóźnienia, i wtedy raczej wykładowcy są wyrozumiali. Jakie jest twoje doświadczenie ze spóźnieniami na studiach? Znaczy no nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, żeby wykładowcy egzekwowali w jakiś sposób kwadrans studencki w tym rozumieniu, że jeśli ktoś spóźni się powiedzmy 16 minut czy 20 minut, to już ma wpisywaną nieobecność, tylko no po prostu wypadki chodzą po ludziach, no nikt nie zakłada, że ktoś się celowo spóźnia, chyba że rzeczywiście się celowo spóźnia dzień w dzień na każde zajęcia. No ale, no, zwłaszcza jeśli chodzi o takie zajęcia w różnych częściach miasta, no to wiadomo, mogą się zdarzyć jakieś tam problemy w komunikacji. No i też ludzie mieszkają w różnych częściach miasta, więc dojazd też zajmuje trochę czasu no to wówczas po prostu no, traci ten, kto przychodzi później, bo nie słyszał części zajęć, no ale ma on wpisaną w większości obecność na tych zajęciach. Mm -hmm. Kwadrans studencki, powiedziałeś taki, taki termin. Czy on dotyczy też wykładowców? Znaczy zdarza się, że jakiś wykładowca spóźni się czasem na wykład czy na seminarium, ale... Mm, no, raczej nie spotkałem się z tym, żeby wyglądało to w ten sposób, że studenci tylko patrzą na zegarek i o, wybiła już, wybiło już 15 minut, więc szybko robimy listę obecności i spadamy do domu. Tylko już, no jednak czeka się na niego, chyba, że dostaniemy jakąś informację, że profesor X nie może przyjechać, bo jest jakiś wypadek i czeka w tramwaju, albo no, jest jakiś pacjent, który wymaga pilnej interwencji i nie może przyjść na seminarium, a nie ma nikt go kto go zastąpić. No i wtedy już wiemy, że no, seminarium nie będzie, więc y, można iść do domu. Ale jednak jak już się przychodzi na seminarium, no to w większości jednak y, każdy trochę czasu zainwestował, żeby jeśli nie się przygotować jakoś na nie, no to przynajmniej żeby dojechać. I to po prostu się już w tym momencie nie opłaca. Y, Iść z tego seminarium po 15 minutach, tylko już trochę poczekać. Tym bardziej, że one nie trwają 45 minut, tylko 2-3 godziny czasem no i po prostu posłuchać tego, bo no, to jest w naszym interesie też. Jest to w naszym interesie, ale powiem ci, że w mojej karierze studenckiej zdarzyły się takie sytuacje, że rzeczywiście wszyscy, którzy byli na, na danych nie wiem, ćwiczeniach czy wykładzie, tylko czekali z zegarkiem w ręku, kiedy to minie 15 minut i kiedy mijało to 15 minut, tworzyliśmy szybko listę, żeby pokazać, kto był obecny na tych zajęciach i zostawialiśmy ją na biurku i wychodziliśmy z sali. Zdarzyło się to parę razy i ale jakby zawsze te zajęcia ten trzeba było odrobić. To nie jest no tak, właśnie. że one przeminęły. Po prostu to to właściwie był strzał w kolano, bo i tak trzeba było później przyjść poza poza zajęciami, nie, jakby w innym terminie. Ale takie stworzenie listy wymagało współpracy między studentami. Bo na studiach dużo się współpracuje i dużo się pracuje w grupach. U Ciebie też tak to jest? Praca w grupach jako taka na zajęciach narzucana przez prowadzących, tak, tak o to chodzi? Tak. To mm, myślę, że częściej się to zdarzało na początkowych latach, kiedy dostawaliśmy jakieś takie proste powiedzmy przypadki kliniczne, czy jakieś choroby do omówienia, no to dzieliliśmy się tam w grupy po dwie, po trzy osoby żeby przedstawić w jakąś formie jakiejś prezentacji, jakiś przypadek kliniczny, omówić jakąś ciekawszą chorobę i potem to zaprezentować grupie. No ale to bardziej, myślę, że to jest też spotykane w liceach czy w szkołach, że, że robi się w ten sposób. Nie różni się to za bardzo na studiach od tego, przynajmniej na tym moim kierunku. No, a poza tym też na ćwiczeniach, które są na oddziałach z pacjentami, chodzimy w takich niewielkich grupach i tam też no, dzielimy się pracą. Także jeden zadaje pytania, drugi spisuje to, co pacjent powiedział, tworzy historię choroby, trzeci jeszcze przygotowuje badanie fizykalne. Tak, żeby każdy miał coś do zrobienia i żeby, żeby miał szansę też zbadać pacjenta. No, ja już troszeczkę wspomniałem o tym, że był podział na grupy, na przykład w trakcie laboratoriów, kilkuosobowe albo na przykład projekty. Można było wykonywać, trzeba było wykonywać w grupach 3-4 osobowych. A jeśli chodzi o współpracę między studentami, taką za kulisami, nieformalną, jak to jest? Dzielicie się, dzielicie się notatkami, czy podsyłacie sobie jakieś materiały? Jak to wygląda? Tak, tak, znaczy można tak powiedzieć, że, że ten pierwszy rok na kierunku lekarskim, kiedy jest właśnie anatomia i takie potężne przedmioty, histologia, no to obszerność tej wiedzy, którą trzeba przyswoić, sprawia, że no, każdy prędzej czy później dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie samodzielnie tego wszystkiego ogarnąć. No i praca zespołowa jest po prostu niezbędna, aby przetrwać na tych studiach, no można tak powiedzieć. Chodzi mi tutaj na przykład o takie rzeczy, jak wspólne omawianie jakichś tematów, bo przykładowo no zajęcia trwają tyle, ile trwają, ale później zawsze rodzą się wątpliwości, chociaż powinniśmy przychodzić już przygotowani na seminaria czy na jakieś ćwiczenia, no to zawsze po drodze jeszcze coś może w głowie się urodzić i niekoniecznie na zajęciach może trochę później. I też zwykle kolega z grupy może lepiej wytłumaczyć to, bo takim bardziej studenckim językiem niż prowadzący, który już, no którego czasem można powiedzieć, że ma się jakiś opór zapytać, bo student może się bać, że jest to pytanie głupie, czy ma po prostu braki wiedzy, a kolega zawsze wytłumaczy to swoim językiem. I też mamy takie na przykład zebrane pytania z poprzednich lat. Które możemy rozwiązywać, ucząc się też do egzaminów, to dużo bardzo pomaga, bo jesteśmy w stanie na podstawie książki, która jest wymagana przez dany zakład, bardzo, no, czasem ciężko jest stwierdzić, co tak naprawdę jest od nas wymagane, bo książka opisuje po prostu całość materiału, a od nas wymaga się jakiejś frakcji tej wiedzy, która którą, jakiej frakcji można dociec na podstawie pytań z poprzednich lat, że wymaga się akurat tych zagadnień. Czy też od innej strony mogą przedstawiać takie zagadnienia, albo zwracać uwagę na to, co się pominęło, bo na przykład uznało się za oczywiste, a to w rzeczywistości tak wcale oczywiste nie jest, jak się później zobaczy pytania. I zdarza się też, że studenci tworzą skrypty na podstawie takich podręczników, bo podręczniki są zwykle napisane przez profesorów dla profesorów, i student, który nie ma jakiejś ogólniejszej wiedzy, nie siedzi w tym temacie na co dzień to ciężko jest mu zrozumieć taki, ciężko, taki napisany naukowym słownictwem podręcznik do fizjologii, powiedzmy, na przykład. No a studenci, niektórzy są w stanie stworzyć taki skrypt, czyli powiedzmy streszczenie takiego rozdziału z książki, który jest napisany już bardziej takim słownictwem no, prostszym dla studentów i też podkreśla te rzeczy, które pojawiały się na poprzednich egzaminach, Także jesteśmy w stanie się tę wiedzę łatwiej do tego przyswoić, i też no, takie skrypty niektórzy studenci udostępniają mnie odpłatnie dla innych, więc to jest jakby no, duże podziękowanie dla nich, bo no, też to na pewno ratuje życie wielu osobom na studiach. Ja, ja w tym temacie jeszcze bym chciał dorzucić od siebie dwie rzeczy. Mianowicie taki rodzaj współpracy, kiedy to przygotowujemy się wszyscy razem do jakiegoś egzaminu. To znaczy, wykładowca podaje zagadnienia, które pojawią się na egzaminie, może nawet są to konkretne pytania, tylko że podaje ich 50, a na egzaminie pojawi się 5, i przygotowaniem odpowiedzi na te pytania. Dzielimy się między grupę, w grupie studentów, na przykład, kiedy pytań jest 30, dzielimy się na 10 osób, każdy musi zrobić tylko opracowanie trzech pytań, a nie 30. I potem wszyscy razem korzystamy ze wspólnych, takich jakby sporządzonych notatek. I to też jest bardzo fajna forma współpracy. Druga rzecz, którą chciałbym dodać, to że taka współpraca między studentami ona nie przebiega tylko na, na poziomie jednego roku, ale warto też zasięgać porad i rozmawiać z osobami, które są na, na, na latach wyższych, bo one już przeszły przez wszystkie te przedmioty, które my mamy, bo te przedmioty co roku się powtarzają i te osoby na przykład zdawały już egzaminy, które my potem musimy zdać, więc możemy się dowiedzieć jakie pytania, tak jak już zresztą wspomniałeś, pojawiają się na tym egzaminie. Może nie słowo w słowo, ale przynajmniej typ, typ zadań, nie? Pytań. Na moich studiach też funkcjonowało coś takiego, to był w ogóle jakiś taki święty gral, jakieś takie naprawdę Magisze, magiczne notatki napisane przez jakąś dziewczynę y, naprawdę wiele lat wcześniej, które były owiane taką po prostu legendą, że jeżeli ktoś te notatki zdobył i się z nich nauczył, to na pewno zdawał przedmiot. Już nie pamiętam, jaki to był przedmiot. I rzeczywiście, rzeczywiście tak było, że cały rok, cał, po prostu 150 osób uczyło się z notatek jednej dziewczyny, która zrobiła te notatki kilka lat wcześniej. No, coś takiego też występuje tutaj na, na uniwersytecie, bo mamy też na, na, na dysku Google. Byli za, załadowane kilka takich skryptów, no i niektóre mają właśnie opinie takich legendarnych, że o z nich się najlepiej nauczyć, bo z, z nich na przykład prowadzący nawet. To, to jest to, o co pyta prowadzący. O, I pyta od lat, więc wiadomo, że tego się trzeba nauczyć. No i też no. Oczywiście nie, nie pochwalam tego, ale można dzięki temu na przykład zaoszczędzić czas nie czytając głównej książki, ale na przykład, no, komu ktoś nie zdążył przeczytać podręcznika tysiącstronicowego, stronicowego, więc został mu 120-stronicowy skrypt, no to jest w stanie przeczytać na przykład w jeden wieczór i coś się nauczyć na taki egzamin. To są takie skrypty ratunkowe, o też można powiedzieć. A czy, czy prowadzący zajęcia udostępniają studentom materiały z zajęć? Tak. No, w zdecydowanej większości no, to są jakieś wyjątki, które mogą nie udostępniać takich materiałów, ale wówczas no jeśli grupa wystosuje jakiegoś maila z zapytaniem, czy nie można by takich materiałów udostępnić, no to praktycznie nie ma szans, żeby taki prowadzący się na to nie zgodził. E, I takie materiały mamy załadowywane na inny portal, e, tak zwany e-learningowy. Na którym no, większość przedmiotów ma swoje tak jakby domeny, i w, w nich możemy spotkać prezentacje w formie PDF-ów, no to wówczas mamy do, do dostępu czy do wglądu tylko to, co jest wyświetlone na slajdzie, no ale jeśli już ktoś, jakiś prowadzący dodawał coś od siebie podczas seminarium czy na wykładzie, no to trzeba było to zapisać, bo nigdzie tego załadowanego nie ma. Czasem są nagrane wykłady albo seminaria. No to niestety jest rzadkość, ale no zdarza się i wówczas można sobie odtworzyć po prostu to, co ktoś opowiadał. I czasem są też takie bardziej formy interaktywne, gdzie trzeba coś wpisać, coś, coś zaznaczyć. Po prostu część przedmiotów może mieć też niektóre ze swoich materiałów dostępnych w formie takich interaktywnych domen. Jeśli nie znajdziemy takiej prezentacji, czy materiałów z danego przedmiotu na stronie e learningowej, to Należy ich szukać po prostu na stronie danego zakładu, i wówczas praktycznie na pewno tam będą. Jak myślisz, czy, czy przejście na taki system zajęć studenckich jest proste i przychodzi gładko osobom, które przyjdą na studia po liceum, czy jest to raczej skok na głęboką wodę? No na pewno jest to duża różnica w porównaniu z taką nauką w liceum, kiedy no wszystko jest w zasadzie zaplanowane, plan zajęć jest zaplanowany i w miarę stabilny. Nie musimy się martwić o to, na jakie przedmioty się mamy zapisać. Mamy też nie tak dużo do nauki, bo tak naprawdę no, można powiedzieć, że cały materiał do liceum, stu, student docie, dochodzi do wniosku w pewnym momencie, że całą tą naukę, której nauczył się w liceum, byłby w stanie nauczyć się w jeden wieczór na studiach. No natomiast no, wszystko jest do. Można się do wszystkiego przyzwyczaić też na studiach. To zajmuje trochę czasu, żeby zmienić trochę swój tryb nauki na taki bardziej elastyczny, być takim bardziej otwartym na różne zmiany jak na przykład na dojazdy do różnych części miasta w trakcie dnia, zmianę zajęć, na różne tryby zajęć, na takie zajęcia praktyczne, bo one też, no, one są oczywiście bardzo ciekawe, ale też, no, dużo bardziej też męczące dla studentów, bo też ciężej jest wytrzymać może na takich ćwiczeniach niż słuchając jakieś seminarium w czasie tych trzech godzin, tak, to jest trochę wymagające. No ale no, idzie się do tego przyzwyczaić tak po paru tygodniach myślę, że już można powiedzieć, że, że się wsiąkło. Tak, to ja jeszcze powiem od siebie na koniec, że ja bardzo lubię ten system nauki na studiach i on mi się dużo bardziej podobał niż ten co był w liceum. Ja poszedłem na studia z lekkimi obawami, ale po właśnie kilku dniach, tygodniach bardzo mi się spodobał ten system. Mhm. Tak, no tak, jest... tak. Większość osób też tak twierdzi, że jednak studia im bardziej odpowiadają niż szkoła, bo tutaj jest dużo więcej takiej niezależności, nie tylko chodzi o taką niezależność życiową, tak, że już się przenosi do miasta i tam po swojemu można zarządzać, ale też no, taką po prostu niezależność zajęć, że jest się już tak może bardziej traktowanym jak rzeczywiście osoba, która coś rozumie, jak się prowadzi zajęcia. Tak, tak. Jesteś już bardziej dorosły, samodzielny, sam sobie, tak. sobie organizujesz czas. Dobrze, dziękuję Ci, Jaromirze, za naszą rozmowę. Wydaje mi się, że stworzyliśmy tutaj całkiem niezłą pigułkę wiedzy na temat, jak wyglądają studia, jak jest zorganizowana nauka na studiach. A Wam dziękuję za słuchanie tego podcastu. Zapraszam do kolejnego odcinka, który już za tydzień o tej samej porze. Chciałbym Wam też przypomnieć o programie Adamet Smartup, o którym więcej możecie dowiedzieć się na adametsmartup.pl. Zachęcam Was również do zadawania pytań, jeżeli jakieś macie na Instagramie Adamet Smartup oraz w komentarzach pod tym filmem. Filmem. Do usłyszenia. Dziękuję i pozdrawiam.